Warszawie troszczy się o zniszczenie. To nie jest Niemiec, to jest Czech. Ale szanowni państwo, jedna z nich to nie jest. Ale nie, bo nie dojdziemy do tego dnia. Jedna z nich to nie jest. Panie pośle, żeby dialog był możliwy, to trzeba rozmawiać między sobą, a nie przekrzykiwać się tak jak proszę, ale kura nie jest wasza. Ale proszę nie występować tu ani w charakterze czyjegokolwiek adwokata, ani też mediatora, bo nie byliście państwo do tego wezwani. Więc bardzo proszę o zadbanie o porządek. I sugeruję, żeby wylegitymować tego osobnika. Ale panie pośle, jako prowokator, ale co możemy zrobić, bo na razie pan cały czas tylko mówi, a my nic nie możemy zrobić. Jeszcze raz słucham uwagi. Panie pośle, tu jest pan, który administruje tym budynkiem. Wylegitymować go, jest prowokatorem. On rządził tę prowokację. Dążymy wylegitymować, spokojnie. Pana znamy, więc nie musimy, tak? Przedstawiłem się panu. Tu pan administrator obiektu wezwał nas o pomoc, dlatego, że jedna z osób, który wskazuje karta pana posła, zniszczył mienie i się awanturuje. I poprosił policję o interwencję. Ja słucham z interwencji, jakie miałem przekazane, panie pośle. Chodzi mi o to, mi pan sprawę ale za swoich czynności. Jeszcze nie skończyłem. Czy kontynuuje pan? Jeszcze nie skończyłem, panie pośle. I teraz doskonale pan poseł wie, że jeśli administrator budynku nie życzy sobie kogoś w domu. Ja sobie nie życzę tego pana w moim domu, w Polsce. Nie życzę sobie tego pana. Nie ma to znaczenia. Panie pośle, jak pan do panu do domu ktoś wszedł, nie życzyłby pan sobie tego osoby, to co by pan wtedy zrobił? Jesteśmy w miejscu publicznym, w Warszawie. Okej. Ja tego jeszcze nie raz. Czy pan jest radcą prawnym, reprezentującym tego pana? Tylko chcę tutaj pewne fakty. Czy jest pan rzecznikiem tej instytucji? Chcę pewne fakty. Więc proszę wrócić do swoich czynności. Jeśli pan chce ustalać fakty, to proszę to robić. Ale ja doskonale wiem, co pan powinien pośrodku. Dlatego jak rozmawiamy, to też bym chciałby pan po prostu do końca wysłuchać. Pan, jako organizator tego budynku, administrator, przepraszam, jakie to jest, jak to wyglądało, to chyba, po pierwsze strony drugie, pan już wysłuchałem, panie pośle. Proszę, ja muszę prowadzić problem, który na raz. Proszę, prowadzić czynności z tym panem. Ale, panie pośle, ale czy pan poseł dali skończyć, panie pośle? Bo tak pan się wolno rozkręcić, więc jeszcze raz wzywam pana do tego, żeby pan prowadził swoje czynności w zakresie przez siebie. Oczywiście, dlatego